Dobra, ja się tutaj... A czego pytania dotyczą? Tylko piłki nożnej. Aha, o, trudne. No dobra, to co, zaczynamy. Witamy bardzo serdecznie, z tej strony Zadurski Sebastian, a ze mną kolejni uczestnicy naszego wielkiego teleturnieju, quizu, konkursu Ligi Yoma 5 Senior. Ze mną są... Łukasz. Z jakiej drużyny? Wiktoria Gdańsk. I... Jacek. Z... Pszczółki. Potok Pszczółki. Witamy serdecznie. Słuchajcie, zasady konkursu są proste. 12 pytań o różnym poziomie trudności, o różnej jakiejś tam punktacji. Mamy tak, 4 pytania za 1 punkt, 4 pytania za 2 punkty, 4 pytania za 3 punkty. Co tydzień będzie jeden odcineczek, w którym będą występować po kolei zawodnicy z różnych ekip i w ostatniej kolejce dowiemy się, kto zwyciężył ten konkurs i otrzyma nagrodę główną. I tyle. Zrozumiałe? Zrozumiałe. Zrozumiałe. A jeszcze pytanie, jaka jest nagroda główna? A, to już jest niespodzianka, słuchajcie. Zależy od posiadanej wiedzy, zwycięzcy. Tak, tak, dokładnie tak. To już zobaczycie w dalszej części. Tak jest. Dobra, lecimy. Pytanie numer jeden. Kto jest aktualnym mistrzem Polski? Lech Poznań. Lech Poznań. Tak jest, słuchajcie. Jeden punkt już macie, jest dobrze. Lecimy dalej. Kto wygrał ostatnie Grand Derby pomiędzy Realem i Barceloną rozgrywane 5 kwietnia? Real Madryt. No niestety muszę powiedzieć, że Real Madryt, ale tak było i dokładny wynik to było 4-0. Kibic z Barcelony, tak? Tak, fanatyk. Dobra. To ja nie będę mówił, za kim ja jestem, ale dobra. Pytanie trzecie. Z kim ostatni mecz zagrała reprezentacja Polski? Albania. Albania 1-0. Brawo. Póki co komplet, słuchajcie. Kto jest aktualnie najlepszym strzelcem w trwającym sezonie Ligi Yoma 5 Senior? Nie wiem. Ja bym strzelał ktoś z Łazarski, któryś. Może Aleksander Łazarski albo ten drugi pan. Ten drugi, starszy Łazarski, o. Słuchajcie, Tomasz Sikora, 11 brameczek. O Jezu, Tomek. No proszę, nie powiedział. W pierwszym meczu 9 punktów. Tak, właśnie, właśnie, no. No, także jest liderem, słuchajcie. Przepraszam, Tomek. Przepraszam. Tomek, przepraszam. Przepraszam. Ciężkie pytanie było, akurat to chyba za 4. Dobra, lecimy dalej. Jak tam stoimy, jest okej. Okay. Ja tak sprawdzam, bo słuchajcie, okay. Jest taka tendencja póki co, że ktoś za każdym razem ucieka albo z lewej, albo z prawej strony. Jak także. Będzie, jak będzie za trudne pytanie, to może tam nie, mogę się nie pojawić tam już, nie? Dobra, słuchajcie, przechodzimy do zestawu pytań za 2 punkty. Pytanie pierwsze. Ile bramek stracił Lech Poznań w swoich występach w europejskich pucharach w aktualnie trwającej rundzie wiosennej? Zaznaczam rundzie wiosennej. Przypomnijmy, że na ten moment rozegrał 5 spotkań. Wydaje mi się, że chyba tylko 4 z Fiorentiną. 4. 4. Słuchajcie, tak, gratuluję, jesteście pierwszymi, którzy poprawnie odpowiedzieli na to pytanie. Także gratulacje. Dobra, lecimy dalej. Kto jest aktualnym mistrzem Włoch? No też jedna z moich ulubionych drużyn, AC Milan. A nie Napoli? Już poszło. Poszło. AC Milan, tak. Napoli chyba w tym roku. W tym roku, tak. No jeszcze nie wiadomo, no. Akurat ich forma troszkę zawodzi. Ostatni mecz mieli 0-0, więc kto wie, jeszcze się... Ale nie, ta przewaga punktowa jest zbytnio... wysoka. Chyba utrzymają już to do końca sezonu. Liga włoska jest za słaba, żeby ją obserwować tak pilnie. O, zgadza się. Okay. Nie no, ale to by musiała się katastrofa wydarzyć, no jakby tak, teraz tak. Mieli roztrwonić tą przewagę. No dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Teraz przechodzimy w rejony Mistrzostw Świata. Pytanie trzecie. Która drużyna zajęła 3. miejsce na ostatnim mundialu? Nie pamiętam. Strzelamy? Ja strzelę, że Argentyna mistrza zdobyła. Wiem, że na pewno grało Maroko, ale te drugie drużyny nie mogę sobie przypomnieć. Na pewno było Maroko, grało i przegrało, ale nie pamiętam z kim. Nie. Maroko.
Nie mogę sobie przypomnieć, ale no na pewno to było z Maroko, bo to i wygrali. No nie dam sobie rady, nie przypomnę sobie tej drużyny chyba. To co? Dobra, strzelę coś. Argentyna, Francja i Chorwacja? Tak jest, 2-1. 2-1. No, to strzelałem, no bo już... No, złoty strzał, to był złoty strzał. Dobra, pytanie... Ja pamiętam, że Maroko grało, bo to była rewelacja tego turnieju i dlatego tak kojarzyłem to i tylko i wyłącznie dlatego. Tak jest, no, tak, to fakt. Pytanie czwarte. Która z drużyn zdobyła najwięcej punktów w historii Ligi Ioma Five Senior? Maximus? No ja dam, Maximus nie gra tak długo, chyba Sparta. Sparta Gdańsk. Sparta Gdańsk, dokładnie. Słuchajcie, 116 punktów. Tak, ciągle za mało. Grają dłużej, grają więcej sezonów niż Maximus i dlatego mają więcej punktów. No jestem tego przekonany. Dobra, słuchajcie, ostatni zestaw pytań za 3 punkty, rzekomo te najtrudniejsze pytania, także teraz, wiecie, dodatkowa mobilizacja, koncentracja, no i lecimy. Pytanie pierwsze, który obcokrajowiec strzelił najwięcej bramek w historii polskiej ekstraklasy? Pajszało chyba nie. To jak? Dobra, zostańmy przy Pajszał. Na pewno Pajszał. Tak jest. 108, słuchajcie, także nastukał. Ten chodził, ten z Lecha. Rudniew. A on też, ale też nastukał. Nastukał tych bramek. Jeszcze był taki w Legii. Nikol, ale nie, on grał mało, ma jeden sezon, ale nastukał też, Nikolić. Dobra, pytanie drugie. Kto wygrał pierwszą edycję Ligi Konferencji Europy? AS Roma. Roma. Tak jest, słuchajcie, brawo. Pytanie trzecie. Który piłkarz może pochwalić się największą liczbą występów w reprezentacji Polski? Obecnie? Ogólnie. To już jest trudniejsze, bo w obecnej to chyba Lewandowski ma najwięcej występów, ale w historii to nie powiem. Strzelam. Aż tak daleko strzelę, Dejna. Lewandowski. Ostatecznie? Ostatecznie, Lewandowski. Tak jest, Lewandowski. 140, słuchajcie, i to się jeszcze nie skończyło, także... gdzieś tam do kogoś dopiero. Ale wróciłem na tory i mówię, nie, no niemożliwe, no Lewandowski, przecież ostatnia jakaś koronacja była ilości jego meczy, więc no musiał to być Lewandowski. No. No i jest, słuchajcie, dobra. Pytanie ostatnie, najtrudniejsze. Za nami jest 6 edycji Ligi dla dorosłych. W ilu edycjach zwycięska drużyna zdobyła komplet punktów? Ile razy? Tak. W ilu edycjach? W dwóch? W jednej. Ostatecznie? Ostatecznie. W dwóch, słuchajcie. I teraz jeszcze pytanie takie bonusowe. Maximus. To Maximus wtedy. Tak jest, Maximus. W sezonie zima 2022 i zima 2023. To był ich po raz ostatni. Oby. Słuchajcie, bardzo serdecznie wam dziękuję. Fenomenalnie wam poszło, powiem wam naprawdę bardzo dobrze. Czekajcie na odcinki. Myślę, że za jakieś 2 tygodnie będziecie, albo za 3, bo będziemy wydawać odcinek jeden w tygodniu aż do finału, także czekajcie. Jeszcze dodatkowa nagroda, słuchajcie, od jednego z naszych sponsorów Klubu 27, voucher na bilard i bowling. Także udanej zabawy, no i obserwujcie wyniki, bardzo. Bo kto wie... Może to wy będziecie zwycięzcami albo zwycięzcą. Dzięki serdeczne.